Cześć, witajcie. Podsumowanie dnia drugiego misji, czyli w skrócie jest źle. Jest bardzo źle. Wróciłem po pracy zmęczony. Mówię, dobra, odpalę, poklikam sobie artami. Miałem możliwość zagrania Plutonu z naprawdę bardzo dobrymi graczami. Wziąłem oczywiście, ponieważ jestem na laptopie, artylerię CGC-ka. Szło źle, to jest za mało powiedziane, szło fatalnie, w ogóle nie losowało mi celności tak, jak bym chciał. Pudła, zero wyników, do tego jeszcze tragiczne losowania celności. Żal mi było moich plutonowych, że za każdym razem, ponieważ ze mną grają, to trafiają na artylerię. Dlatego postanowiłem, że odkupię coś, co jeszcze na laptopie jako tako można grać, czyli TDK z jakimś walnięciem. Padło na obiekta 704, ponieważ teraz mamy jakieś tam tańsze te przeszkalanie załogi i tak dalej, to w celu, żeby chociaż tym moim plutonowym nie było aż tak źle przeze mnie, jeśli chodzi o artylerię, bo naprawdę było mi głupie za każdym razem, kiedy słyszałem, jak dostawali darty, że ja jestem powodem, dla których mimo wszystko przeze mnie te artylerie są w plutonie. Dlatego odkupiłem 704, zabrałem załogę z LTTBK. No i cóż, w tym samym składzie zagraliśmy chyba dwie albo trzy bitwy. Wyniki indywidualne były w topce, ale losowania były tragiczne. Potem jeden z moich plutonowych musiał już pójść. Zostaliśmy sami z drugim plutonowym. No i powiem wam, nie pamiętam, kiedy tak tragicznie mnie losowało, kiedy było tak bardzo źle. I o ile... Gdyby nie to, że miałem przyjemność zagrać z tymi dwoma graczami, to naprawdę bym żałował, że włączyłem dzisiaj WOTA. Nie wiem, czy jak to dalej będzie wyglądało w tygodniu, bo naprawdę dzisiejszy dzień dał mi tak w kość, jeśli chodzi o wyniki, o w ogóle o cokolwiek, żeby cokolwiek wykręcić. Status misji wygląda na chwilę obecną tak, że ZSRR po dwóch wieczorach przy piwku wygląda tak, że 40 tysięcy doświadczenie jest zrobione, znaczy obrażeń jest zrobione, czyli jest całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, że tutaj w grę szedł klikacz, a potem obieg 704 i 30 fragów. Natomiast na CGC-ku 32,5 tysiąca i tylko 17 fragów, bo dzisiejszy wieczór po prostu był dramatyczny. Więc jeszcze raz dziękuję plutonowym za grę i przepraszam, że przeze mnie trafiali na artylerię. Natomiast później, pomimo iż chciałem jakoś wspomóc to obiektem 704 i starałem się coś tam postrzelać, to na RNG i na matchmaking nie miałem wpływu. Jak dalej będzie szła misja, nie wiem, ale powiem szczerze, że chciałbym już, żeby był weekend, kiedy będę mógł pograć na normalnym komputerze i wtedy mam nadzieję, że pójdzie to lepiej, bo na laptopie no jest mi naprawdę głupio, kiedy słyszę, jak plutonowi dostają od artylerii, bo wtedy wiem, że to jest moja wina, że ja jestem tym plutonowym, który to powoduje. Dobra, to tyle. Do następnego. Cześć.